Dominik Woźniak, MMA.pl, ze mną Marta Linkiewicz. Wiem, że nie lubisz dawać wywiadów, to nie, szybko lubię. Pójdziemy. O. Ja lubię wywiady, tylko nie zawsze mam siłę, nie zawsze mi się chce. Lubię wywiady, jak czuję, że mam dużo energii, nie jestem zmęczona, jestem najedzona, a nie jestem najedzona. Czy dobra, może trochę, ale jakoś, wiesz, no, zmęczona jestem. Taka, wymiotowałam, bo zawsze po walce żega mnie. Powiedz, jak się w ogóle czujesz po tej walce? W internecie. Spoko. Wydaje mi się, że nie jestem poturbowana. Czy jakby mam trochę spuchniętą rękę, ale to się za mną ciągnie od dłuższego czasu. Myślę, że to tyle, ale tak to jest okej. No, nie jestem obita. A jeśli chodzi o plan na walkę, to nie wiem, zrealizowałaś nie, sobie go, czy... Nie miałam żadnego planu na walkę. Wiedziałam tylko tyle, że muszę bronić wejścia w nogi. Wiedziałam, że... Miałam powiedzieć Zusję, Boże. Marti Renti będzie chciała na samym początku wejść mi w nogi. I chyba to robiła. Ja stricte nie miałam żadnego planu na walkę. Moim jedyne, o czym starałam się pamiętać, to o tym, żeby bronić te nogi, żeby nie dać się sprowadzić do parteru. No. A zaskoczyła cię w ogóle twoja przeciwniczka, że tak, no, tak dość dobrze to próbowała cię obalić, chyba, wydaje mi się. Wydaje mi się, że głównie ćwiczyła wejścia w nogi i jakby na tym się skupiała, ja chciałam bardziej pobić się w stójce, łatwo jest wejść z tego, co mi się wydaje, pod ciosem. Czekaj, jakie było dokładne, o co dokładnie pytałeś? Czy mnie zaskoczyła, tak? Wiesz, nie, jakby jest silna, mocno, jakby ma silny uchwyt, tak? Ćwiczy od małego, z tego, co mówiła, więc no jest silna, ma mocny uchwyt i no, ja ogólnie spoko to wszystko oceniam, tak? Nie było źle, naprawdę, jeśli patrząc na czas, jaki miała na przygotowanie, to nie wiem, ile tych... nie wiem, ile obaleń ćwiczyła, ale to jedno, bo chyba wchodziła we mnie tylko z... Jedna akcja była. Jeśli ćwiczyła to cały czas, to wydaje mi się, że jest naprawdę okej. No. Powiedz, bo tam chyba kilka razy się siatki też przytrzymała, nie wiem, czy to widziałaś. Tak, pamiętam. Nie widziałam tego, ale słyszałam komendy z sędziego. Trzymała się siatki, moje bluzki chyba, ale ja też jakby przez... Wiesz, wiem, jakby wydaje mi się, że to po prostu przypadek. Ja tak samo podczas ostatniej walki z Usję wyczytałam gdzieś tam w komentarzach, że trzymałam otwarte palce na wysokości oczu. Też nie robiłam tego specjalnie i jakby wydaje mi się, że to po prostu czysty przypadek. Tak samo kładam jej głowę, teraz Marti Renti. Przepraszam, że tak mówię, ale jestem po prostu zmęczona i głodna i w ogóle jakby kładam jej dłonie na głowie. I też jakby nie chciała mi na przykład łapać za włosy. Tak po prostu samoistnie to wszystko się tam dzieje. No. Myślisz, że mogłaś skończyć tą walkę jeszcze wcześniej? Nie, ja w ogóle nie myślałam, czy... Nie wiem. Nie sądziłam w ogóle, że ta walka się skończy w pierwszej rundzie. Jakby... O Boże. Czekaj, bo się... Patrz. Jest tak, ciekawie, właśnie widzimy... Nie ta walka. Niosą Stiflera w trumnie, ale ona tak? Ale naprawdę wchodzi w trumnie? Nie wiem. Nie, no chyba nie, bo okay, nie, chyba by nie uniosły dziewczyny. Nie było planu na kończenie tej walki w pierwszej rundzie. Jakby w pierwszej rundzie miałam ją po prostu wyczuć, ale jak zwykle wyszedł z tego kipisz i zaczęłyśmy się okładać pod siatką. Po walce wyszła do ciebie narzeczona Artura Szpilki, Kamila Wybrańczyk. Powiedz, to już jest potwierdzona walka? Będziesz z nią walczyć na jednej z kolejnych walk Fame MMA? Nie wiem. Myślałam bardziej o tym, na samym początku myślałam o rewanżu z Limaski, a że ta walka z Kamilą Wybrańczyk się szykowała, to ja o tym wiedziałam, tak. Widziałam, że Kamila zaczepia mnie w swoich mediach społecznościowych. Widziałam, że Fame przerzuca jej relacje i po prostu czułam, że to gdzieś tam to wisi w powietrzu, ale bardziej myślałam o rewanżu najpierw z Limaski, a potem o walce z Kamilą Wybrańczyk, ponieważ Kamila Wybrańczyk jest dużo bardziej doświadczona od Limaski, więc nie wiem, zobaczymy, jak to się tam wszystko rozegra. Ja wolałabym najpierw zobaczyć z Limaski, a potem z Kamilą Wybrańczyk. Uważasz, że która walka byłaby bardziej kasowa? Ta z Kamilą, czy jednak ta z Limaski? Wydaje mi się, że więcej osób jednak chciałoby zobaczyć nasz rewanż. Tak myślisz? Właśnie mi się wydaje, że kurczę, narzeczona Artura Szpilki tutaj, wiesz, to jest nowa osoba w federacji i na pewno by dużo szumu narobiła. Nie, wydaje mi się, że co nie spotkam kogoś, jakby bardzo dużo osób zagaduje mnie, podchodzi do mnie i mówi, że chciałoby zobaczyć mój rewanż z Limaski. Wydaje mi się, że jednak
dużo większa oglądalność. No, wydaje mi się, że jednak ten rewanż Limasti, Kamila Wybrańczyk. Dobrze, czy wiesz, no, zależy, jeśli chodzi o środowisko sportowe i tych ludzi, którzy się tam ogarniają w MMA i w ogóle pewnie większość osób kojarzy Kamilę Wybrańczyk dużo bardziej niż Lil Maski, więc to zależy też od środowiska, w jakim zadasz to pytanie. Ale powiedz mi jeszcze, bo ty tak też uważasz ze swojej perspektywy, że chciałabyś jeszcze raz z Lil Maski walczyć, bo poczyniłaś bardzo duży progres i chciałabyś to pokazać? Uważam, że w tym momencie miałabym dużo większe szanse po prostu. Ponieważ kiedy walczyłam z Lil Maski, ja w ogóle nie robiłam żadnych treningów parterowych. Też miałam na swoim koncie 3, 6, 5. 5 miesięcy treningów MMA, z czego jeszcze byłam dość taka większa i nie miałam takiej, nie miałam no, uważam, że moja wydolność na ten moment jest dużo lepsza niż ten rok temu. Mimo tego, że Lil Maski też gdzieś tam od mojego ćwiczyła jakieś zapasy, to wydaje mi się, że w tym momencie miałabym dużo większe szanse i uważam, że mogłabym spróbować jeszcze raz z nią zawalczyć. To już kończąc, uważasz, że Fame MMA w jakiś sposób, tak kolokwialnie powiem, uratowało ci życie? Uważam, że Fame MMA dało mi po prostu szansę. A skromnie mówiąc, ja zawsze uważałam, że mam farta i że mi się poszczęści. No. Bardzo dziękuję w takim razie, Żółwik. Dzięki.